Okej, okay, Hollow Knight. Hollow, Hollow. No i jesteśmy, nowa gra. Nie, no wszystko tu jest dobrze przecież. Brightness też jest dobrze. Zobaczymy co to... Gierka zapowiada się nieźle. Z tego co oglądaliśmy trailer, naprawdę dobrze. Dzięki Marcel za donate'a. Jakieś kurde mądrości, chyba z książki mądrej. No i co się dzieje, powiedzcie mi. Co za kokon? Jajeczka jakieś? To ja jestem ten potwór. Czy to jest ślimak? Bo ma czułki. Popatrzcie, nawet tu jest tak zakręcone jak ślimak, nie? Ale powiem wam, że filmik to w takich 10 FPS-ach chyba jest. Ale tak ma chyba być. Ja, miecz ma. Ślimak z mieczem. To chyba nowa Zelda. Ślimak Bob. Dobra, jestem. O. Czy ja cię lubię, Marcel? Marcel, ja cię w ogóle nie znam, wiesz? Ja cię w ogóle, Marcel... Ari Gibson, to chyba napisy lecą. Czekajcie. O nie, chciałem na niego nadepnąć, że tak powiem. Ale to nie jest Mario. Bardzo fajne sterowanie, takie klasyczne sterowanie typu, że można w powietrzu prawo-lewo latać, nie? Uuu, coś tu jest. O. Wyższe istoty, ten świat jest dla was. Dobra. Czyli pod B mam fokusować soul. Zbieram jakieś jajeczka. Nie wiem co one mi dają dokładnie. O kurde! Aha, ja to na życie zamieniam. Chyba będzie to Lipton. Miłego wieczoru. Dzięki Marcel, miłego wieczoru. Dzięki za donajciki. Patrzcie na to. O! Jezu, to jakaś gra hardkorowa jest. Tyle wam powiem. No, że safe jest obok. To nie będzie proste granie. Dobra. O ty skubany. No dobra, ale te jajeczka jakby zbieram, mam ich 27, tak? One mi się nie zużywają, jakąś energię taką dostaję dziwną. O, czuję, że to się mogę napić tu tego. O, dostałem 2 ekstra życia. Widzieliście? Jakieś takie jakby jak w Isaacu pewnie. The
widzę, nie jestem z psiarni typie. Ja możecie sobie dyskutować na donate, tak mi nie przeszkadza to. O kurde. Ja chcę moce zyskać, bo widziałem, że w tej grze można mieć jakieś moce specjalne. O Jezu. A tam w ogóle coś było na dole, ja chcę tam iść. Okej. No i tu się nie dostaniemy na pewno. Pewnie trzeba mieć jakiś super w daleki skok, czy coś podobnego. Dobra. Eternal Kingdom. Jesteśmy jakimiś świadkami jakiegoś Eternal Kingdom. A wiecie, jak co to wygląda? Jak dupa żuka. Żuki te skarabeusze mają takie tyłki, nie? O, dostaliśmy się. No i co to oznacza? O Jezu. Ta moja postać jest całkiem niezła. Już widzę, że ona jakby z założenia jest świetna. Ma miecz, ma wszystko. Fading Town. Teraz jesteśmy w Dirt Mode. Uuu, jaki ziomeczek tu jest. Tylko on został, żeby go przywitać. No, wszyscy inni mieszkańcy miasta zniknęli. Gdzieś zeszli pod miasto i tam zniknęli. Kiedyś pod miastem było wielkie królestwo, a teraz już jest ruina. Ale ciągle ludzie tam, wiecie, idą. Bo tam jest chwała, bogactwo. No i ogólnie, wiecie, ta ciemność coś obiecuje. O, patrzcie. Jakieś zatrute powietrze wypełnia miejsce. Potwory dziczeją, napadają na podróżnych i tak dalej. Rest. Super. Życie żeśmy odzyskali. Co to jest? Aha. To jakieś towary mają dla nas, ale niestety zamknięte. O kurde. Chyba wpadłem do studni. Zapomniane jakieś no wiecie, takie skrzyżowanie dróg, rozjazdy czy cokolwiek. My idziemy w lewo. Ciekawe co te... Do jakiegoś domku weszliśmy. O nie! Żuk płacze, czemu? Możemy z nim pogadać jakoś? Jakaś gąsienica płacze, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić z nią jeszcze. O kurde, coś nas ugryzło. Ty no, strasznie głęboko, powiem wam, zlazłem. Jeszcze w dół się da zejść. O, komar! Cześć, wpadłeś tutaj, żeby zwiedzić te piękne ruiny? A, on lubi się gubić i znajdywać swoją drogę na nowo. O, on jest tym kartografem, można mapę da.
No to jasne, że chcę kupić. No jasne. Okej. Ciocole, kerek bis. Dobra, od Izeli jakiś mamy kompas kupić. Dobra. Okej. O kurde, wiecie co? Myśmy na lewo poszli, zeszliśmy w dół, a tu jakiś diabeł jest po prawej narysowany. Ciekawe, gdzie to. Jak będziemy mieli kompas, to będziemy w stanie określić, gdzie jesteśmy, on powiedział. To na pewno się nam przyda. O. Czyli już wiemy, po co są te jakby jajeczka, bo to jest waluta tutaj. Więc takie rozwalanie. Na pewno nam się przyda. O kurde! Boss to był. Fuck. O nie! Stworzyła się ponownie i to druga. O fuck. Już czy jeszcze? Dobra, zajebiście, kurde. Jeszcze jestem bogaty i się stałem od tego wszystkiego. To mi się podoba, ekstra klasa. Tego typu. Nie no, nie rip ludzie, bez przesady. Dwa życia jeszcze sobie dorobiłem i jestem gość. Widzicie, tam na przykład do góry nie podskoczę, no bo za niski jestem, jeszcze nie umiem tak wysoko skakać. O, tu znów kasa. Nie no, elegancko. Można pracować. Znaczy pracować, można kurde kupować sobie. Po lewo nie idziemy, bo tam się nie da. Jak na razie jest spokojnie. Ty, znów ta mucha. A niech ona tam sobie zostanie już. O kurde, jaki czerw. Co to jest? Żeśmy tutaj przyszli. Pewnie śmiertelne uderzenie to robi, trzeba uważać, bo żeśmy dawno nie zapisywali. Nie wiem za bardzo, gdzie mam iść. W sumie na razie idę, bo mocno na ślepo, wiecie. Po prostu idę sobie w prawo. O, a tu jest jakiś strzałka, że do nie wiem do czego. A tu coś jest, czekajcie, to jest jakiś sklep? Rest, ale ja nie potrzebuję rest. O, coś tu jest. Tu się chyba coś płaci. A widzicie, i to nas będzie. O kurde, ale fajny. Fajne to jest. Dobra. On już dawno nie słyszał żadnego dzwonka. Dobra, jeśli chcę z nim podróżować. Aha, i mogę do Dirt. Aha, mogę się z powrotem, tak? Super.
No, chcę tam na przykład podróżować. Ciekawe, gdzie mnie wysadzi. Jak siadasz na ławkach, masz safe? Aha, no to mogą usiąść na ławce, ale to już się zapiszę, widzicie. Jestem ciekaw, gdzie wy... A, tu, patrzcie, winda. Aha. O, drzwi są nawet. Się zastanawiam, jak wyjdę, o. Co usiądę. Dobra. O, sklep się chyba otworzył. Czy mi się zdaje? Może będę mógł skille jakieś kupić. O, shop, patrzcie. Dobra, ona ma na pewno kompas. Dobra. O, i ona, o kurde, za 220 za kompas. O kurde, to jest do update'owania mapy, jak się podróżuje. Aha, i to są piny, które na mapie zaznaczają różne rzeczy. Dobra, to już wiem, co tu można kupić. No powiem wam, że chyba to, co do rysowania mapy, to by się przydało bardzo. Ciekawe, co tu jest po prawej. Cmentarz, no i grubo. To jakaś dziurka, tu trzeba coś wsadzić. With simple lock. No dobra, no na razie nie wiemy, co to jest. Przygoda. Ale żeśmy na grobków porozwalani, można wskakiwać. Myśmy wtedy w lewo poszli, to chodźmy w prawo zobaczyć jeszcze. Dobra, na pewno ta kasa jest mega ważna, nie? Trzeba to zbierać. Bo widzę, że bez hajsu to tu się nie obejdzie w tej grze, jak tu wszystko kosztuje i to drogo. A tu co sprzedają? Black egg. Czarne jajo. A to to, co się obudziło. Jesteś niziutki, ale wyglądasz na silnego. To jest Squirrel. Dobra, go pijarają takie miejsca, nieprzetarte szlaki. Kamienne jajo jest ciepłe. Czy można je otworzyć? Lubię zagadki. No powiem wam, że pewnie można, ale kiedy my je otworzymy, najprawdopodobniej trzeba coś, nie wiem co zrobić, zapłodnić je albo coś. Samo się może otworzy, jak jajo patyczaka. Okej. Przenieśmy się kawałek dalej. A ty, kolego, od razu leżysz. O, ty skubany z jakiś dzika mi przyjechał tutaj. Znaczy, wjechał mi z dzika. No właśnie. Ten też chciał chyba. Ty no, gierka naprawdę taka jak Oraj. Na razie jeszcze mówię, ta mapa jest taka skomplikowana, że ja nie wiem, gdzie jestem. O, skubany! O, ty skubany! Nie. Jest! Ale żeśmy go porobili. Prawie bym umarł, nie? Ktoś tam płacze. Jest, żuczka żeśmy małego uwolnili, znaczy gąsienicę. I co? Wkopała się w ziemię, ale jaja. Walka z bossem, kurde, to było to. Porobiłem typa. Co wy na to? No, tego się nie spodziewaliście, myśleliście, że przegram pewnie. Niektórzy pewnie mi tego nawet życzyli. Takich ludzi nazywam zwykłymi leszczami. Leszczami, bo po prostu nie wiedzą, co czynią, nie? Komu kibicują. Co ten żuk tam kopie? Czekajcie. Mam go zabić? Czy z nim zagadać? Nie, zagadam z nim. R
zaśpiewa jakąś piosenkę, że zakopał rodziców. Haha, nie znasz tej? To moja ulubiona. Możemy coś zaśpiewać, jak chcesz. Jak chcesz. Zacznij śpiewać, ja dołączę. Co tutaj robisz? Dobra, tu jest jeszcze bogactwo w tych kopalniach. No dobra, no. Może jest jakieś bogactwo, ale chyba nic ciekawego dla nas. Nie wiem, jakiś żuk był tutaj. Dał mi moc. Myśmy musieli teraz na powierzchnię wyjść jeszcze do tej babki, żeby tą mapę uzupełnić, nie? Bo żeśmy o tym gadali, żeby sobie... Bo ja teraz łażę, a mapy nie uzupełniam. Idź do gąsienicy płaczącej, może dlatego płakała, że ta druga się zgubiła, może. No i co, spadnie to czy nie? Coś chyba nie bardzo. Gdzie była gąsienica druga, co płakała? Nie przypominam sobie takiej gąsienicy. Gąsienica, co płakała. Serio była jakaś gąsienica, co płakała? Tu żeśmy jeszcze nie byli, chyba w lewo, nie? Tu coś jest takiego i to się... Wajcha, widzieliście? A, wajchę pewnie trzeba od dołu pociągnąć, żeby tu wejść. Może to jest jakieś, że tak powiem, wyjście. O kurde. O fuck. Ty, ale patrzcie, gdzie mnie odrodziło. Tu wcale nie było save'a żadnego, nie? Tak po prostu mnie odrodziło. Ciekawa sytuacja. Jak schodzisz w studnię, to na lewo masz tego dziadka. Jak uwolnisz jego synków, to ma kasę i itemy. Naprawdę? Aha, tego! Tą gąsienicę... To... A to była gąsienica dla was, co płakała. Dobra, a to dla mnie to była to jakaś larwa. Ale może w sumie gąsienica trochę. Rzeczywiście mogła to być gąsienica. O, ty skubany! Co się stało? Nie mówcie mi, że zginąłem. O, fuck! Straciłem pieniądz? O nie, życie pęknięte. Marzenia zniszczone wszystkie, muszę wracać tam. Idę wyjaśnić typa, mam nadzieję, że kasa leży na ziemi. Ty, teraz nie wiem, co się stało. Wszystko mam od nowa iść zabijać, czy o co chodzi? Patrzcie, zauważcie tą sytuację teraz. Czyli co, ja z nim nie gadałem, na przykład z tym typem? Ty, no wszystko się jakby nie zapisało, to trochę tak kiepsko, co? Jezu, nie wiedziałem, że jak mi Gostek siądzie na głowie, to się będzie przypał z tego powodu. Leż zwykły. U, a tego nie widziałem. Co to jest? Co to? Jakaś wajcha, jakiś korek jakby. Ciekawe, bo tu w ogóle jakaś woda kapie. Może tam się korek odkorkowuje to. Ja znów musiałem go wyjaśnić. Dobra.
No trochę szkoda, ale niedaleko, bo byliśmy tutaj w kopalni przed chwilą, tak? W kopalni właściwie co żeśmy zrobili? Z typem żeśmy zagadali, że se kopię. Nie było jakieś mega istotne, nie? Dobra. No i tam było coś takiego, co się rozpadało, ale to nawet nie idziemy po to. Bo nie dało się zawalić tych... no, tej budowli tam. Tylko kasy mam teraz mniej, nie? Oh fuck. Trochę słabe to było z mojej strony. Oh fuck. No i co to oznacza? No ale skąd ja mam wiedzieć, czy ja czy teraz ryzykuję życiem, jak tu idę, czy jeszcze nie? O, ty skubany! O Jezu, ale by mnie zepchnął do tego. Masakra jakaś. Widzieliście, co się stało? I tylko trzy kasy z tego leszcza leci. O, mój duch tu jest. Ale co, ja go musiałem zabić? U, kasa mi wróciła. 265. I kto wie co jeszcze? Może Jopek? Nieźle, co? Grubo. Czyli to jednak nie jest tak, że wszystko przegrywamy, jak przegramy. Tylko trochę przegrywamy. Dobra. Widzieliście, jak te punkty do mnie podleciały nagle? Ta kasa? No, chodź tu, pieniążku. Się trzeba przyzwyczaić do tego sterowania, bo on nie leci tak, jak się go... Jak się puści krawicz skrętu, to on zatrzymuje się w powietrzu, nie? Wiecie, to jest to takie... No, takie sterowanie jeszcze z Commodore. Mam już mapę, wiecie, tylko ona mi się nie rysuje, chociaż... Nie, nie rysuje mi się. Dobra, myśmy tam już byli na dole, ja bym bardziej wolał teraz kompas kupić. Ja bym wolał teraz kompas kupić i... No i mapę oczywiście, żeby wiedzieć mniej więcej gdzie jestem, tylko że kompas był po 220, a mapa po 100. 100 coś. Więc w sumie jeszcze coś bym musiał zatłuc tu. Po ile była mapa? 120? Pamiętacie? Jak zbierasz 300, czy to wróci do wioski, kup kompas i pióro? No właśnie, no o to chodzi, to właśnie chcę zrobić, nie? Tylko nie wiedziałem dokładnie, ile muszę uzbierać. Kurde, no brakuje mi dwóch. Ale przypał, chyba się wrócę tam na lewo, tam muchy latały, to je zabiję. Muszki! Muszki! Dobra, mam. 340, idealnie. Kompas i pióro i jesteśmy, kurde... Ty patrzcie, one się respią z powrotem, jak się stąd wyjdzie. A to myślałem, że one się respią tylko jak my zginęliśmy i nie było save'a, że tak powiem. Mam nadzieję, że babka ma otwarty ten... Otwarte biuro. Że na noc nie zamyka sklepu, no i dokładnie o to chodzi. Dobra. Papa nada.
Kompas jest. Muszę jakiś charmas menu on while resting on bench. Dobra. Rozumiem, że kompas to jest jakiś charm, nie wiem. Dobra, map updated. Press tu. Select, dobra, collection. Aha, zaekwipowany kompas. No dobra. A, widzicie. I to już nie jest takie ho ho ho. Idę już do gąsienicy. Gdzie była gąsienica? Gąsienica była tu po lewej, jest narysowane na kompasie. Trzeba wszystko zabijać, bo się okazuje, że tu trzeba duży pieniądz mieć. No i co, podobno jakiś hajs mam od ciebie dostać za to. 5. Haha, frajerze. Chodź tu, mały. No, jakbym go wyjaśnił, bym tego młodzieniaszka, że tak powiem, za to, co mi zrobił. To powiem wam, że chyba w dół bym poleciał najchętniej chyba. Czyli jeszcze w dół i w lewo. Tam chyba nie byłem. To tu nie, to jeszcze niżej. Okej. Dobra. Szkoda. Okej. No i co? No jesteśmy tutaj. O fuck, widzieliście to, co to było? Okej, uwolniliśmy drugiego. Ale czemu się nie rysuje? Kupiłem to pióro, nie? No nie. Ale mam to jakoś rysować? Czemu to się samo nie narysowało? Chyba, że ja mam jeszcze iść do tego typa i to jakoś potwierdzić, to co narysowałem. Wiecie, o co chodzi. Nie? Rysuje się dopiero jak usiądziesz na ławce? Szkoda. Się trochę za nisko skaczę chyba, żeby tam dotrzeć. No dobra, tak czy siak bym poszedł na prawo. Tu może niekoniecznie. No tu już byliśmy. Dobra, już wam mówię, gdzie chcę iść. Tu do góry żeśmy jeszcze nie szli. A tam jakiś ponury pan jest, patrzcie na to. Na tej mapie jest jakiś taki z rogami jakby. Czy to on? Nie, to jeszcze jesteśmy pod nim, że tak powiem. Dobra. No dobra, ale tu i tak nic nie możemy zrobić. Trzeba iść w lewo i w prawo.
ten ban z rogami to boss tego poziomu. No i ja się właśnie tego spodziewam, dlatego go pójdę wyjaśnić. Zwłaszcza, że daleko nie ma mnie. Chyba wyjście od niego, wiecie? Dobra. Jeszcze w prawo idziemy sobie na spokojnie. Do góry bym raczej nie ryzykował. Nie wiem, czy one nie zabijają na strzała. Tu też. Dobra, chyba tu mamy iść, tylko że w lewo. Tu jest boss. Czuję to. Tak. O Jezu, ponury pan. Nie taki boss z tego małego. O fuck. Dobra. Myślałem wcześniej, że to jest boss, a to jednak zwykły grubas był. Okej, patrzcie, jak już wyrobiłem się w tej gierce, nie? Zawsze tak jest, że na początku trochę leszczyk, a później kurde. A później jest gość już wtedy. Czyli ja. Czyli Sushibo. Sprawdźmy najpierw, co tu jest, żebym wiedział. Ponury pan! O fuck, dobra, już wiem, co on robi. O, dobra, to już wiem też, co tutaj robi. No ale jak ja mam przed nim uciec? Aha, pod dupą mu przeskoczyć. Nie no. Nie za dobrze, powiem wam. Coś mu zrobiłem. O fuck, widzieliście, co on zrobił? Odwrócił się i zaczął mnie bić. Dobra, teraz głowa. Ale brzydal. Jest! Dobra. Uhu! Jest, chyba się rozpadł.
Inspekt, coś z niego wyciągnąłem. Uuu, City Crest. Nie wiem, co to znaczy. Zajebiste pewnie coś. Uuu, tu jest coś fajnego. Jezu, skarbiec ze złotem. Czy ja tam widzę u góry jego kochanka w łóżku? Ale jestem bogaty. Bogaty jestem. Śmieszny koleś. Nie? Nie, taki stalowy, a jednak leszcz. Zawsze jakiś grubas wejdzie w wielką zbroję, się nie umie ruszać. Bóg tej gry, tak to jest trochę. Ciekawe, czy tu będzie ten. Uuu, tribeski tutaj są. Tu czuję się, nauczę jakichś mrocznych, kurde, rytuałów. Czuję to. Mroczne rytuały. Na, 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 na. O, tak. Najpierw rest zrobię. No dobra. Coś ważnego cię tu sprowadza. Dam ci jakiś prezent. Jakiś czar. Jest idealny, będzie dla takiego malucha jak ty. O kurde, i co to jest za czar? Mocarz wszedł za mocno. Wręcz tab B. No i co to oznacza? Dobra, patrzyłem jak śpisz, już się obudziłeś. Jak już jesteś, jak już się obudziłeś, to może mi pomożesz. Nie dlatego, że ci dałem prezent, ale jest dlatego, że jesteśmy teraz przyjaciółmi. Coś mam dla niej zabić głębiej. O, skubany. O, skubany. Już tego nie użył. O kurde, zabiłem żuka na odległość. No powiem wam, że nie wiem. Znaczy fajny czar, szkoda tylko, że mi tą energię zużywa, nie? Ja dostaję tą energię za zabijanie potworów. Jak zresztą widać. O ty skubańcu. Chyba kurde nie bardzo. Czemu mi się inwentory znowu wróciło? Jezu, olewam te potwory, bo one są jakieś lewe, że tak powiem. No i spadł. I dobrze mu tak. Co tu się dzieje? Czy tu będzie jakiś bosik mały? O kurde!
Skubaniec. Dobra, zaraz urodzi kolejnego. Szkoda, że więcej tej energii nie mam. O ty kurde, chyba zginę zaraz. No, chyba właśnie zginąłem. Fuck, ile ja tam miałem punktów w ogóle? Dobra, no nic, nie pozostaje nam nic innego jak naprawdę oszczędzać tą energię i w niego władować wszystko co mamy, nie? Jak już przyjdzie pora. Czyli idziemy w typa na maksa. Znaczy zbieramy na maksa energii i wbijamy w typa. Na komarach ją sobie zbierzemy, bo na tych leszczach to mi się nawet nie chce próbować. O fuck. No super, nie wierzę i wiecie, i kolce i... Dobra. No trochę mamy więcej tej energii teraz. Jeszcze komara zabijemy. No, nie, nie! O Jezu święty. Nie, z jednym życiem to tego nie zrobimy, nie? Ja pierdzielę. Najgorzej. Powiem wam, żeśmy chyba w trudny moment wpadli. Trzeba tam z tymi żukami, żeby dwa naraz nam nie wpadły do dołka, bo to jest przypał największy. Dlatego, żeśmy tam tyle życia stracili. Nie. Ciekaw, czy te 200 ileś jakby nam się za tą duszę poprzednią skasowało, czy... O kurde, ona nas bije. Do tego to nie wiedziałem, że coś tak robi. No i nie ma tej duszy na dole, fuck. Najgorzej. Jestem ciekaw, czy tego żuka pokonam. Jezu, czemu on się nie roz... Kurde. Ty no, nie dam rady tego chyba psychicznie zrobić. Ja cię kręcę, co za szajs. Nie dosyć, że straciliśmy 300 monet, bo żeśmy dwa razy pod rząd zginęli i one się chyba wtedy resetują. To jeszcze są jakieś zasrane żuki, których się zabić nie da. I jest ich matka, której też się nie da zabić, bo jest mega matką. Najgorzej, powiem wam, najgorzej. Czyli sobie ma tak zwany moment krytyczny w grze. Bicie tych żuków w ogóle to jest takie trudne, że kurde. Że nawet nie ma co ryzykować próby nabijania na nich tej mocy, nie? A mimo to muszę to zrobić. Jest jeszcze jedno wyjście. O fuck. O właśnie. O kurde. Nie wiem o co w tym chodzi, ale...
Dobra, mam życie dodatkowe. I to właściwie chyba tyle. Oh fuck. Super, wszystkie życia straciłem dodatkowe. No nie wierzę, no. Czemu on tak daleko podróżuje, ten mały? Kurde, że tak powiem. Nie, no i stanąłem na nim. Bo ja nie wiem, w którym momencie on się zatrzymuje, no. Możesz bić mieczem w górę i w dół. No i co z tego? Ja chcę stąd wyjść. Nie podoba mi się to, wypuść mnie, babo. Kurde! Beznadziejne są te żuki, naprawdę. Najgorsze na świecie. To nawet z życiem dodatkowym nie potrafiłem tego przejść. No to jak ja mam to przejść? Powiedzcie mi. Miałem dwa dodatkowe życia, które straciłem od razu na wejściu, bo mnie z moje własne zwłoki zaatakowały. Nie mogę. Każdą walkę od dwóch żyć zaczynam, bo mnie komar ugryzie. Nie, bo właściwie moje własne ciało mnie gryzie. Ja pier... Nie! No dobra, no odrodziłem się, ale straciłem nie dosyć, że jeden dead jakby zrobiłem. Chodź, komarze, bo potrzebuję twojej mocy, że tak powiem. Nie, no super, od razu. Najgorsze jest to, że jak on go wypluwa... Ja pierdzielę. Nie przejdę tego, w życiu tego nie przejdę. O ja pierdzielę. Nie no, co ja mam, powiedzcie mi, co ja mam zrobić, jaką taktykę mam obrać na niego. No już ile razy to próbuję zrobić. To jest za trudne po prostu, dali na początek gry jakieś takiego kurde mutanta. Jakby jeszcze się toczył, wiecie, samo toczenie dla mnie jest problemem tego typa. Bo w ogóle te żuki inne to się szybciej jakby, patrzcie. On się toczy, odbija. No i się rozkłada, nie? I koniec. A tamten jakoś tak, nie wiem, dłużej jakby to robi. Tego na pewno nie będę robił. To nie za trudne. Chyba se żartujecie, nie? One jakby mają inną długość, odległość toczenia każdy z nich, nie? Jestem ciekaw, czy to działa.
No i tyle, 3 razy trafiłem. No jasne, na pewno. Ciekawe w jaki sposób. A, wyłączam to, sorry, ale to jest nie do przejścia dla mnie.